Czy da się wydrukować gitarę na drukarce 3D? Właśnie to dzisiaj sprawdzimy. A przy okazji witajcie w moim tymczasowym nowym studio. Ale wróćmy do samej gitary. Najpierw odpalamy drukarkę 3D i drukujemy wszystkie 6 elementów korpusu. Dzięki magii montażu obejrzycie sobie 6 godzin w 13 sekund. A więc na sam początek czeka nas szlifowanie. Wszystkie powierzchnie, które będą się ze sobą stykały, musimy porządnie zeszlifować, żeby do siebie porządnie przylegały. Tak jak te dwie. Dodatkowo wydrukowałem takie piny, które mają łączyć wszystkie te elementy, a więc je również trzeba zeszlifować. I już po chwili się poddałem. Wpadłem na dużo lepszy pomysł, po prostu kupiłem drewniane kołki. Skoro otwory są Fi10, to drewniane kołki Fi10 powinny pasować. I pasują idealnie. Wystarczy je przyciąć na odpowiednią długość. Może nie jest to najlepszy sposób, ale na pewno najefektowniejszy. I kołki skrócone na odpowiednią długość, widzimy, że do siebie pasują. Wycinam 11 kołków i sprawdzam, czy wszystkie elementy się ze sobą pięknie połączą. Oczywiście nie mogło być łatwo, ale wszystko do siebie pasuje. Całość będzie prezentowała się naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o wykończenie, w ogóle nie będę skupiał się na elementach, które zasłoni maskownica. Skupię się tylko na tych widocznych łączeniach. Do sklejenia elementów używam żywicy dwuskładnikowej. Bardzo dokładnie rozprowadzam klej po całej powierzchni, a następnie używam zwykłych ścisków do drewna, żeby te elementy ze sobą przytrzymać. To samo powtarzamy dla wszystkich elementów korpusu. Następnie używam masy szpachlowej do drewna, żeby zasłonić wszelkie duże szczeliny. Przygotowałem sobie też wodę. Szpachla do drewna jest całkowicie nietoksyczna i można ją nakładać palcami. Stąd też woda, żeby sobie te palce przepłukać. Jak widzicie, możecie wcierać masę głęboko i wystarczy Wam do tego palec. W ten sposób zasłaniam wszystkie duże szczeliny. Całość i tak będzie szlifowana, więc nie interesuje mnie w tym momencie efekt wizualny.
Jeżeli chcecie, dodatkowo możecie tą masą właściwie załatwić cały korpus, żeby wyrównać te linie. Kto kiedykolwiek drukował coś na drukarce 3D, wie, że te linie potrafią być wkurzające. A więc ja tak właśnie zrobię i użyję szpachli, żeby zasłonić górną część korpusu, właściwie całą szpachlą i troszkę ją wyrównać. Później stwierdziłem, że właściwie mogę zrobić to na całym korpusie, choć ta część była dosyć mozolna. Na pewno jest na to jakiś lepszy sposób. Na koniec pamiętajcie, żeby zamknąć szpachlę, ponieważ bardzo szybko wysycha. A to dopiero pierwsza warstwa. Kiedy szpachla już wyschnie, przechodzimy do szlifowania. Używam tutaj bloków 80 i 120. Są takie miejsca z wydruku, które nie wyszły zbyt równo. Do tego użyję papieru ściernego o gradacji 40. Czyli troszkę mocniejsze szlifowanie, żeby łatwiej pozbyć się tych elementów. I jak widać, już całkiem gładkie. Następnie nakładam podkład samochodowy w kolorze szarym. Według mnie na szarym bardzo dobrze widać wszelkie niedoskonałości, a więc taka warstwa pomoże nam zlokalizować miejsca, nad którymi powinniśmy jeszcze popracować. Kiedy podkład wyjdzie, przechodzimy oczywiście znowu do szlifowania. W wykończeniu bardzo daleko do bycia idealnym i nie wiem, czy uzyskam idealny wygląd, ale powiedzmy, że na razie się tym nie przejmuję i przechodzę do szlifowania. Znalazłem w internecie lepszą metodę, mianowicie rozrobienie szpachli do drewna z wodą. Całość powinna być dosyć gęsta, szczerze mówiąc nie wiedziałem w tym momencie, ile tej szpachli będę potrzebował, więc robiłem to na oko, aż konsystencja będzie wystarczająco gęsta według mnie. Następnie będziemy nakładać tą rozwodnioną szpachlę na cały korpus, z pominięciem oczywiście kieszeni na gryf, bo to ciężko byłoby potem wyszlifować. Ten element chcemy zostawić tak, jak był w projekcie. I kiedy uznałem, że konsystencja jest wystarczająca, nałożę teraz dosyć grubą warstwę szpachli rozwodnionej z wodą. Mam nadzieję, że wpłynie do tych szczelin, które później będę mógł łatwo wyszlifować, nawet biorąc papier ścierny w palec. I uzyskam całkiem fajny wygląd. Zobaczymy. Jak widzicie, tutaj nakładam dosyć grubą warstwę, która w zasadzie i tak zostanie zeszlifowana, ale ma to pomóc w zlikwidowaniu tych widocznych linii. Zostały jeszcze takie większe szczeliny, które zasłonię samą szpachlą. Powinno to bardziej pomóc niż ta rozwodniona. Ok, i kiedy wyschnie, zgadliście, przechodzimy znowu do szlifowania. Tym razem powinniśmy uzyskać już całkiem jednolitą powierzchnię, bez w miarę widocznych linii. Następnie nakładam czarny lakier, przykręcam gryf, można powiedzieć, że ta część jest gotowa. Wykończenie jest dalekie od ideału. Następnie biorę się za przykręcenie mostka.
Tak jak wspominałem wcześniej, tym, co jest pod maskownicą, praktycznie w ogóle się nie przejmuje, a więc jedyną widoczną linią będzie ta linia na górze. Jeżeli chodzi o tył, nie mam na niego pomysłu, po prostu zaakceptuję to, że będzie to jedna z najbrzydszych gitar na świecie. Następnie przechodzę do montażu elektroniki i trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. Zdecydowałem się na prosty układ z jednym pokrętłem volume bez kontroli tonu. Wygląda na to, że działa. Następnie przykręcam podstrunnicę i właściwie będziemy gotowi do zakładania strun. Patrząc ponownie na ten klip, jak ta gitara się wygina, już tutaj mogłem przewidzieć katastrofę. Okazało się, że sprężyny, które zamontowałem z tyłu, podtrzymujące mostek, były za silne dla wydruku 3D. I oto jest tego efekt. Niestety cały korpus pękł, ponieważ niefortunnie w miejscu łączenia elementów wypadło mocowanie mostka. Więc wkręcenie przeze mnie śrub tylko osłabiło konstrukcję. Myślę, że powinienem był wydrukować całość od gryfu aż do mostka jako jeden element i dopiero robić całą resztę. No ale niestety na to jest już za późno. Także to, do czego się uciekam, to tak zwane spawanie plastiku, czyli po prostu używam gorącej lutownicy i kawałka filamentu, żeby naprawić swój katastrofalny błąd. Jeżeli zamierzacie to powtarzać, to róbcie to w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ja miałem tutaj pootwierane okna i dodatkowo miałem ustawiony wiatrak, który wszystkie te opary ode mnie wywiewał, że tak powiem. Niektóre plastiki mogą być toksyczne, PLA akurat nie, ale zależnie od tego, z czego będziecie drukowali, no ogólnie nie radzę w zamkniętych pomieszczeniach topić plastiku. Wygląda na to, że spaw się sprawdził. Absolutnie nie jest piękny, ale za to jest sztywny. I o to nam chodziło. Niestety po złamaniu wyszły pewne niedoskonałości, których już w tym momencie nie zasłonię. Ale powiedzmy, że się tym nie przejmuję. Ważne, że wszystko jest sztywne. A więc montuję z powrotem mostek i najpewniej po prostu go zablokuję na sztywno. Jak już bawimy się w drukowanie, to stwierdziłem, że wydrukuję sobie też siodełko, którego mi brakowało do tego projektu. Zobaczymy, czy da się w ogóle to zrobić. I tak wygląda wydrukowane siodełko. Pasuje jak ulał, tym uszczerbkiem w ogóle się nie przejmuję, nie wiem nawet kiedy to się wydarzyło, jest to bardzo stary gryf, ale wygląda na to, że siodełko będzie pasowało. Jeżeli chcesz o coś zapytać, pogadać z ludźmi takimi jak ty lub po prostu pogadać sobie ze mną, zapraszam cię na mojego Discorda, link jest w opisie. I dodatkowo, jeżeli chcesz wesprzeć w jakikolwiek sposób ten kanał, podoba ci się to co robię i chcesz widzieć więcej filmów takich jak ten, to wpadnij na mojego Patronite'a, gdzie już od 10 zł możesz zostać moim gitarowym bogiem. W końcu przyszedł czas na struny. Zakładam standardowe dziesiątki i... Szczerze mówiąc, boję się konsekwencji, patrząc na to, jak sprężyny załatwiły korpus, ale sprawdzimy. Wygląda na to, że wszystko jest ok. Muszę też znaleźć jakiś sposób na zaślepienie pozostałych otworów po pokrętłach i po remoncie kuchni zostały mi takie miękkie odbojniki, które myślę, że fajnie komplementują wygląd tej gitary. A tak prezentuje się nasze drukowane siodełko. Całkiem nieźle. I oczywiście pochwaliłem projekt za szybko. Napięcie strun sprawiło, że korpus pękł w innym miejscu.
Żeby to naprawić, użyłem niezawodnego kleju, jakim jest kropelka. A teraz przejdźmy do dźwięku. Najpierw usłyszcie suchy sygnał. Podsumowując, czy ten projekt był udany? Nie. Czy zrobiłbym to jeszcze raz? Nie. Czy polecam to komukolwiek? Pewnie nie. Patrząc na efekt końcowy, który mógł być całkowicie moją winą, można to było zrobić lepiej. Ale czy chciałoby mi się przechodzić przez to drugi raz? Raczej nie. Bardziej jako ciekawostka wizualna. Bo brzmieniowa raczej też nie, ale tutaj nadmienię też, że wszystkie części, których użyłem do budowy tej gitary, to są właściwie części śmieci. Wszystko, co znalazłem w szafach i w pudłach, stare części od gitar, które kiedyś rozbierałem. Pewnie gdyby wpakować w to dobre części, może nawet miałoby to sens. Tak czy inaczej, fajny film. Także dzięki, trzymajcie się i hej.